Hejo, hejo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części rozpakowywania tych fantastycznych, bo mamy nadzieję, przedmiotów, rzeczy, które kupiliśmy w Niemczech właśnie, przywieźliśmy, aby spróbować sprzedać je na targach staroci tutaj u nas. No, żałujemy, że nie witamy Was z chłodnego basenu, zimnego, Tak, tylko jest z taki gorąc, że masakra. piekielnie gorącego garażu, ale po prostu... Ten wrzesień to jest coś niesamowitego, po 30 parę stopni. Tyś, tysiok. Uwaga, 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 uwaga. O, stoliczek. Zium! Musisz powiedzieć hasło. Stoliczek Stoliczku, pusty. Nakryj się. Stoliczek pusty. No to teraz Rytka powie hasło. Stoliczku, nakryj się. I widzimy się przy kolejnych, mamy nadzieję, skarbach. Druga część. Ale od razu z wysokiego C. Oczywiście. No mamy nadzieję, kochani, bo zobaczcie. Stoliczek się nakrył. Stoliczek się nakrył, tak spokojnie, nie pokazuje wszystkiego. Zaczynam od kieliszków, tych rymerków, tak? Tak. Czy jak one się tam nazywają. Słuchajcie, te kieliszki bardzo dobrze nam schodziły, więc zamówiliśmy sobie więcej. Mhm. Chyba widać zresztą. Jest 20 sztuk. Jest ich naprawdę sporo, przepięknie. Tutaj winogronko, nóżka zielona i w ogóle. Do tego mamy takie pojedyncze, pojedyncze mamy tutaj, z takim miodową nóżką, tak. Z taką miodową nóżką. Drugi taki, takie już fest. Takie większe troszeczkę. Tak, tutaj mam jednego, taki indywidualny, jest na też przykład, prześliczny. Taki złocony. Mhm. Tutaj taki samotny, ale może też akurat się znajdzie dla kogoś. Te są też przepiękne, cztery z winogronkiem. Cztery takie niższe, takie tu jest szersze. Sosierka. Sosiereczkę mamy tutaj. Oczywiście sygnowana. Tak jest. Jak kieliszki, to tutaj zobaczcie na te. Przepiękne. To są jak literatki, jak kieliszki. Takie ranty złocone. Śliczne są. Przepiękne. Dwa pojemniczki. Z tak. łyżeczką jak cukiernica na cukiernica. Przykład. Tak jest. No i te jakie słodziaśne. Takie do likieru. Tak chyba no, do likieru. Po prostu super. Ale są jakie tak... tu są piękne złocenia. Ale tu. Są tak delikatne, że siok. Tak. Możemy przejść dalej, Rytko? Oczywiście, bardzo proszę, co tutaj się kryje. To są takie talerzyki bambusowe. Różne wzory. Różne kolory. I proszę bardzo, kolejna rzecz. Dzbanek. Taki na maślankę, coś takiego. Tak mi się kojarzy właśnie. A to? Do tego dwa takie pojemniczki zamykane. Jakieś przyprawy bardziej. Może być coś tak, takiego, nie? Dokładnie. No i patrzcie na kolejne cudo. Kolejne cudo, taka patera. Patera. Mhm. Owocarka na właśnie różności. A tutaj cukiernica. A tutaj mniejsza troszeczkę, też na takiej nóżce. Na cukierki na przykład, na groszki. Tu jest kolejna misa. Tu misek jest dwie. Są. Są. Czy jest? Nie wiem. Tokio. Japan. Piękne. Mhm. Piękne, to zaraz zobaczycie rzeczy. Gąski. Takie miseczki dwie. Mhm. I tutaj jaki zestaw. To jest po prostu szok. To są chyba truskawki. Uwaga. To są takie chyba truskaweczki. Tak taka nam się struktura, wydaje. Tak, jak poziomki są, nie? Tak, no w kształcie taką, też taki właśnie, jakby na pół przecięta truskawka tak. poziomka. Mm-hmm. I tu jest wielka truskawa, tak, pozioma. Czyli jest sześć mniejszych i jedna taka duża. Mm-hmm. Tak to wygląda. Słuchajcie, kolor taki bakłażanowy, czy taki coś jaki... Coś takiego, no. Nie? Mm-hmm. Bo im... O, tak. I tutaj jest troszkę ciemniej, o to one ciemniejszy mają kolor, nie? Tutaj jak jest jaśniej, przy mm-hmm. wyjściu słońca już dochodzi, to troszeczkę jaśniejsze. Ale sześć przecudnych, fantastycznych tych miseczek i no, podać w czymś takim jakiś deser, nie wiem, na deser czy przystawkę, no to super wrażenie to musi zrobić, nie? Bardzo fajnie, jesteśmy naprawdę mega, mega zadowoleni. Oczywiście, co wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. No właśnie, jak Wam się podoba. Tak jest, bo nam się może podobać, Wam z kolei może się nie podobać. My wiecie jak to jest. My jesteśmy bardzo zadowoleni. My jesteśmy bardzo zadowoleni. Zresztą widać po tych uśmiechniętych buźkach. No stop, ale jeszcze tutaj, Edytko. A, to jeszcze. Jasne. Jeszcze tutaj. To też jest taka paterka.
taka większa, tak, tak jest. Tutaj talerz też, taki fest. Piękne kwiatki, złocenie dookoła tutaj, mhm. Piękne. Zobaczcie. I tutaj, nie wiem, to na pizzę talerz, czy... No to jest czy tak jak na takie przystawki. Tak, taka tacka. No, może tu zimna będzie... płyta. Oczywiście, poproszę. Zimna płyta tutaj. Także to, jeżeli chodzi o pierwszy rzut, raz jeszcze zobaczcie. A my cały czas grzebiemy dalej. Kolejny stół z pięknościami. Zastawiony. Od tej strony zaczniemy. Zobaczcie na te przepiękne angielskie talerze. Tylko tutaj musisz podnieść jeden. Ja tutaj pokażę Wam, jak wygląda z tej strony. Taka wioska, tutaj powóz. Te sprawy, żegnają się, cusik, cusik. To jest sygnaturka. To jest sygnaturka. Tych talerzyków mamy... 8. 8, zdaje się, tak? 8. Ale to nie wszystko, bo do tych talerzy są dwie takie przepiękne patery. One są równe, czy? Chyba tak, tak. Nie? Mhm, tak, dwie jednakowe. Dwie jednakowe, też ta sama sygnaturka, ta sama scenka rodzajowa. Tutaj, jak widzicie... Przepiękne. Przecudne. I jeszcze jedne. To też Anglia będzie? Tak. Tutaj taka wioseczka. Troszeczkę jest inny kolor od cieni zieleni. Tak, ten jest taki bardziej zielony, a ten jest taki bardziej... niebieski. Zgniła zieleń, czy coś takiego. Też jest jakaś sygnaturka. I tych mamy 5. 5. Tych jest 5. Myszki do komputera dobrej firmy. Nówki sztuki. Jak widzicie, przepiękny koszyczek. Edytko, to możesz, bo tak z tyłu nie będziemy. Jaki fajny szklany koszyczek. Cudowny. Ale by się tutaj groszków zmieściło. O, stojaczek na biżuterię i w ogóle. Tutaj są jakieś takie... Świecznik. Świecznik, wazoniki. Tutaj wazoniki kolorowe. Tutaj też jest taki wazonik cusikowaty z kwiatkiem. To jest cudeńko. To jest cudeńko, kochani. Coś fantastycznego. W marchwianych łapach to wiadomo, emocje. Ja zawsze... Ale Edytka stanęła i się nie rusza. Taka to sygnaturka. Z wrażenia. Mm-hmm. Jest to po prostu taka... Okej. Okay. Kieliszki, kieliszki. No szkła mamy naprawdę już dosyć. Szkła mamy dosyć, dojdziemy tam za chwileczkę, ale szkła mamy dosyć. Te są naprawdę przepiękne. Z kapturkami. Żeby się nie spadł. Nie wiem, do degustacji, cycusik, czy żeby się, żeby nie wyparowało, bo szkoda, nie wiem. Ale naprawdę przepiękne. 6 sztuk, komplecik. Tutaj taka paterka BMF. Przepiękna. No i patrzcie, jakie muchy. Jakie muchy? To jest chyba do... Do serwetki. Do serwetek, nie? Mogę sobie założyć pierścionek, jak coś. Albo pierścionki. Albo pierścionki, Rytka, rzeczywiście. Tak, ale świetne. Ale naprawdę. To chyba właśnie do serwet. Tak. Stojaczki. Takie fajne stojaczki, na przykład na lalki. Tak. Takie ekspozycyjne. Mm-hmm. Mamy troszkę porcelanowych lalek, więc myślę, że bardziej będą wyeksponowane. Kolejna lampa taka, pokazywaliśmy Wam większą, jedną. Ta jest z żarówką. Ta już jest z żaróweczką, więc tą zabierzemy do domku. I też sprawdzimy. I też sprawdzimy. Tak jest. Świecznik. Tutaj mamy jakiś taki... Garnek. Garnek. Ozdoba. To. Tutaj w tych pudełeczkach, patrzcie, coś takiego. Też mamy zagwozdkę. Co to może ale być? Ale też zastanawiamy się właśnie, czy to też nie jest do serwet. Gruszka, cytrynka, te sprawy właśnie. Zobaczcie. Też chyba na serwety, nie? Tak. Czekaj, tylko jeszcze raz słoneczko. Mhm. Takie kółeczko tutaj. Pokaż pierścionek, jaki by był. No też mogłoby. Fest. Też mogłoby być. Ale też chyba do serwet. Świetne jest. Dwa opakowania. Dwa opakowania. Tak jest, tylko. O, super sprawa. Ciekawostka. 6 i tam 6, czyli 12 by było sztuk. Jeżeli chodzi o szkło, to tak jak mówimy, no mamy tego już bardzo, 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 bardzo Leonardo. Bardzo dużo.
szklaneczki. Taka cukiernica. I tutaj jest cukiernicza. Cukiernica no. Z groszkami. A propos groszków. No, poczęstuj się. Chyba za twarde. Na wzmocnienie. Piękne. To są na lody, na przykład pucharki. Tak jest, pucharki. Piękne pucharki. Mhm. Fajna nóżka. Też zobaczcie, sporo ich mamy. No i tutaj coś fajnego. To jest dopiero kielich na degustację, żeby nie wyparowało. Jaka fajna bombonierka. Tak. Chyba nie. Świetne. Tu to dopiero były jakieś ciacha albo jakieś cukiery. Mm-hmm. Wyglądały przepięknie, prawda? Nie rób smaka. Stopka taka mrożona. Tak samo jak i ten dzióbek. Jak i dzyndzelek. Tak. To nie jest dzióbek, tylko to dzyndzelek, ewidentnie. Dwie karafki. Ta jest ciut większa i ta jest ciut mniejsza. Obie słodziaśne. Tutaj świecznik. Też chyba widzieliście na trzy świeczki takie cieniutkie, wysokie. No i tak to się prezentuje, kochani, jeżeli chodzi o rzut drugi, tak? W tym odcinku. Tak jest. Ja nie wiem, która to już godzina naszej roboty tutaj, ale dobrze, że zaszło słońce. Troszeczkę jest... No, fajniej. Chłodniej, przyjemniej. Przyjemniej. No, może nie chłodniej, ale przyjemniej, jak choć słońca już nie ma. Gorąco. Tak, cały czas, słuchajcie, bałagan. Jeszcze troszkę nam zejdzie, jeszcze parę godzin. Ale zerkajcie, co mamy na stole, bo tym razem... Ojejku, sporo szkła oczywiście. Ale jakie piękne paterki. Ciekawi? Chodźcie, zapraszam. Edusiu, pokazujemy? Oczywiście, zapraszam. Do stołu. Może nie jest za bardzo kolorowo, natomiast uwaga na oczy! O, Rajuśku! Od czego zaczynamy? Może od tego zestawu tutaj. Jabłuszka. Jabłuszka. To są prawdopodobnie dwa zestawy. Tak. Czyli jedna miska. Daj wyżej, o właśnie. To jest takie jabłuszko. Mieliśmy już tę truskawkę, taką bakłażanową, też tak. Piękny zestaw. A tutaj mamy jabłuszko. Jabłuszko. Jabłuszko, dwa takie duże. Dwa duże i 10 małych. I 10 malutkich. Czyli tak by wyglądało, jakby były dwa zestawy, czyli tak. 5 takich mniejszych i 6 większy. Nie? Tak. No tak by coś być było. W całości jak najbardziej. No oczywiście, jeżeli ktoś ma dużą rodzinkę, no to jak najbardziej. A tutaj mamy tak, tutaj mamy na orzeszki, tu mamy na chipsy, oliwki. Takie przegródki na rozmaitości. Tak jest, na takie przekąski. Chyba jestem głodna, bo cały czas mówię o jedzeniu. No bo to takie paterki właśnie na jedzonko. Fajny wazonik, tak, fioletowy. Krzywy. Tak jest. Lampa. Azjatyckie klimaty. Też fajne. I tutaj te przeróżniaste paterki. Ta jest na nóżkach. Ta jest na nóżkach. Na takich ślimaczkach. Oj, zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. Super. Coś głębszego. Mm-hmm. Tutaj są flamingi chyba. Flamingi, tak. Tutaj są flamingi. Mm-hmm. To jest włosek, nie pęknięcie, jak coś... Już zdmuchnąłem go. Tutaj listki. Tu mamy dwie misy. Tak, no. O, dwie misy z takimi kuleczkami. Bardzo fajne, takie dekoracyjne. Słuchajcie, to są takie rzeczy, no według nas, bardzo użyteczne, fajne, ale też dekoracyjne, no bo czy postawić coś na takim półmisku, tak. Na takiej paterze, takim większym talerzu, no to naprawdę super. Tutaj to mnie, od tego mnie oczy bolą. Tak, odwrócimy. Mhm. Ale od tego to mnie oczy bolą tutaj. Przepiękne. Tak. To jest świecznik. Hanuka. Tak jest. To jest na co? Na wywar czarownic. To Edytka sobie zostawi i mówiła, to jej się przyda. Miedziany. Bardzo mi się to podoba. Miedziany taki. Na fajnych nóżkach. Garnek. Świetnie. Tutaj. To jest wieszak. Wieszaczek, ale nie wiem, czy to mosiąc, chyba nie. Nie jestem pewna, ale bardzo fajny, naprawdę. Tu kolejna paterka. Taki koszyk z kwiatami. Tak jest. Też. Bardzo ozdobna.
Świetna, wielka, taka ogromniasta. A tu, zobaczcie, tu są rączki. I tu jest paw. Mamy pawia. Salutki. I ostatnia. Też taka fajna. Takie lodowe szkło połączone z normalnym. Tak. Bardzo nam się podobają. Myślimy, że... No oczywiście, no tutaj tak wygląda tak biało. Ale jak pomiędzy gdzieś tam wciśniemy kolorowe szkiełka, myślę, że będzie naprawdę i fajny efekt. Przede wszystkim na innym obrusie, na przykład jak będzie ładnie zastawione, tak, to też inaczej będzie wyglądać. No na pewno. A jeszcze jak tutaj weźmie środka jakieś, nie wiem, wędliny, tak, sery czy coś, to w ogóle, wiesz, pęci, może być sporo osób na naszym straganie. To musimy zrobić magazyn. Może być u nas sporo osób na straganiku. I będzie, częstować się. Dobra, to wezmę. Także tyle. Co patrzysz? Patrzysz, ona jest wypukła. Wypukła? No weź sobie kucnij. A to nie jest tak? Poczekaj, nie. To może takie... Złudzenie? Nie jest złudzenie. Nie jest złudzenie. No właśnie teraz tak się zastanawiam. Edytka, coś ty zrobiła. Przecież to było normalne przed chwilą. Dobra. Cięcie. Zakaz degustacji u nas będzie. Muszę najpierw na Edytkę, żeby nie pokazywać wam tego, co jest na stole. Przetrzymaj wszystkich. Tak. Ponieważ po pierwsze jest to ostatni już serwis wyłożony na stole. Słuchajcie, który wam pokażemy na tym filmiku. Drugim już, jeżeli chodzi o pokazywanie to części tego, co przywieźliśmy z Niemiec. No ale też przede wszystkim chcielibyśmy wam wynagrodzić, że ostatnio na stole było tak biało, transparentnie, tak, przeźroczyście. Dokładnie. To będzie dzisiaj, znaczy będzie teraz mega zmiana. To teraz będzie mega. Kolorowo. Uwaga. Hops. I zaczynamy może od tej strony znowu, Edytko. Aha. Opowiadaj tutaj. Tutaj mamy jakiś zestawik kobaltowy. Przepiękne. To są takie wypukłości, kwiatuszki. Kobaltowe. Echt kobalt, czyli to jest prawdziwy kobalt. Z 20-karatowym złotem. Tak, tu są oczywiście też jeszcze naklejki, fajnie, żeby było. No, tutaj jest naklejeczka na dzbanuszku, tutaj. Tutaj, ale są naprawdę przecudne. Kobalcik, złocenia, 20-karatowe złoto tutaj wszędzie. Trzeba będzie skrobać, Edytka, chyba. Ale jest po prostu przepiękny. Więc naprawdę kolory, mienią się kwiatki, idealne. Dokładnie. No to proszę bardzo. Teraz coś zjemy. Jabłuszka, gruszeczki, taka paterka. Na owoce. Tak, świetna sprawa. Na przykład. Popielnica. Tu jest sygnaturka. Mhm. Wazonik. Wazonik. KPM. Tu jaki dzban. O, wazonicho. Fiu. To są kaczki. Już odlatują, Edytka. Idzie, ewidentnie idzie zima. Zobaczcie ale sobie. Ale jaki wielki. Przepiękny. Też złocony tutaj dookoła. Mhm. Fantastyczny. Tu mamy wazę. Też taki japoński styl. Czy chiński? Odwrotnie, Rytko. Szkoda, że nie... Może widzieliście, Rytkę, jak się wygina. Japan, japoński. Robię, co mogę. Szkoda. Następnym razem pokażę Rytkę. Takie puzderko wielkie na... Na ciacha. Na ciacha. Tak. Tak. Znowu na coś słodkiego. Cały czas mówimy o jedzeniu. Tutaj są takie medaliony porcelanowe. Obrazki do zawieszenia. Do zawieszenia. Z motywem kwiatowym. Też złocenia mają. Prześliczne. Bardzo ładne. No i teraz co? Ten zestaw nie chyba nie, jeszcze... Nie, jeszcze nie. Przetrzymamy wszystkich. Piękna waza. Też podniosę. Podnieś, Rytko. Okej. Okay. Nie będę się już wyginać. Tak. To jest piękne. Przepiękne.
To jeszcze omijaj, omijaj. Nie, no to chodźmy już tutaj. Tutaj już zobaczcie, też kobaltowy zestaw, taki kawowy, słuchajcie, tria. Taki na espresso bardziej, bo takie malutkie. No mały też jest dzbaneczek, nie? Tak to wygląda, słuchajcie. Te medaliony w środku, takie tria. No przepiękne, słuchajcie, na żywo to robi taką robotę, takie, taki efekt, wrażenie, że siok. Więc 6 jest tych filiżaneczek, spodeczków i talerzyków. Do tego oczywiście mlecznik, jak w zestawie kawowym, no to musi być mlecznik, cukiernica i dzbanek na kawkę. I dzbanek na kawkę. Też przepiękny, złocony. No robi robotę. Rewelacja, robi robotę. Naprawdę. I tutaj mamy też w takich oryginalnych opakowaniach kryształy. Tak? Dobrze mówię? Editko? To już nie podpisane, ale chyba tak. Wyciągamy. Taki żółty. Żółty z białym. Znaczy tak. Z przezroczystym. Dokładnie. Przepiękny. I do tego mamy jeszcze jeden. Otóż taki. Taki. Walter Glass. Oryginal Walter Glass. Glass. Odwrócę. Odwróć, Lidko. Jest przepiękny. No to mamy nadzieję, że Was zadowoliliśmy, jeżeli chodzi o kolory. Ostatnio pokazywaliśmy blado, no to teraz macie naprawdę... No i w ogóle wszystkim mamy nadzieję, że Wam się też podoba, tak jak i nam, bo wszystko nam się bardzo podoba. Ale o tym zaraz, w podsumowanku. I tak oto, kochani, dotrwaliśmy do końca tego filmiku, do końca tego, co chcieliśmy Wam pokazać, co przywieźliśmy z Niemiec. Tutaj mamy jeszcze te piękności. Trzeba pozawijać wszystko. Na stole trzeba je troszeczkę pozawijać. Też taka robota, słuchajcie, było tak fantastycznie pozawijane, a my to musieliśmy rozszarpać i teraz znowu zawijać. No, taka robota. Ale przecież za nami, zobaczcie, jaki bałagan. Tutaj jest bałagan niesamowity. Słuchajcie, jest godzina 19, dochodzi 19. Musimy tutaj zrobić porządek i jeszcze się spakować na jutrzejszy targ staroci. Tak. Więc roboty mamy jeszcze naprawdę sporo. Jeszcze. Dlatego, kochani, dziękujemy za to, że towarzyszyliście nam w tym filmiku, pomagaliście. I oczywiście w komentarzach napiszcie, co Wam się podobało, czy w ogóle Wam się coś podobało, czy fajne te rzeczy przywieźliśmy, czy niefajne. To już mówię, musicie ocenić sami. My jesteśmy bardzo zadowoleni, bo te rzeczy no, będą się pięknie... No, prezentować na naszych stołach. Dokładnie, no coś innego, coś fajnego, widać od razu troszeczkę fajniejsze te rzeczy, bardziej takie ekspozycyjne, takie bardziej do no, pocieszenia oka troszeczkę, co nie? Oczywiście sporo rzeczy użytkowych, natomiast też takie fajne, kolekcjonerskie, takie rzeczy do witrynek, jakieś rzeczy, żeby sobie postawić na komodę, meblościankę, bo wracają meblościanki chyba. Z powrotem. Kochani, raz jeszcze wielkie dzięki. Wybaczcie, już język nam się plącze. Jesteśmy tak spoceni. Zmęczeni. Po prostu wyjęci z gardła, ale chcieliśmy Wam troszeczkę jeszcze pokazać tego, co przywieźliśmy. No i tyle. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Dziękuję za wszystkie łapeczki, subskrypcje, komentarze, kochani, za to, że jesteście z nami. Wspieracie, kibicujecie, trzymacie za nas kciuki, żeby nam się udawało jak najwięcej tych rzeczy sprzedawać. Dzięki wielkie. No i co? Do następnego. Pa, pa. Pa.